Siemka, z tej strony Juzo, a dziś chciałbym Wam pokazać, jak ściągnąć i poprawnie zainstalować grę Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie 2. Więc na początku wchodzicie w link podany pod moim filmem, wchodzicie na chomika, na moje konto, w folder gry Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie 2. Ściągacie plik Lord of the Rings Battle of the Middle Earth. Gdy już go ściągniecie, w pliku będą znajdować się takie oto trzy pliki i jeden folder. Zaczynamy od tego. Jest to plik ISO, który odpalamy za pomocą Daemon Tollsa, do którego link jest podany, tak mi się zdaje, na chomiku. Robicie obraz płyty. Jeżeli ktoś nie wie, to zaraz mogę pokazać, jak to się wszystko robi. Oczywiście bez instalacji już. Cała instrukcja oczywiście jest też podana na moim pomniku, krok po kroku. Jeżeli tu nie zrozumiecie, możecie zajrzeć tam i na odwrót. No jak macie już Daemon Tollsa, bierzecie najlepiej szybkie montowanie i bieracie właśnie tutaj ten oto folder. Przypuśćmy, rozpakowujecie ten pliczek i macie tu WP Boś 2. Dodajecie, wtedy robi wam się napęd tutaj i wy macie mój komputer. Tutaj dodaje się wirtualny dysk. Instalujecie, macie na moim chomiku podanych kilka CDK-ów. Jak nie, to raczej nie jest problem znaleźć gdzieś w internecie. I tak, jeżeli już zainstalujecie grę z mojego tutaj pliczku, włączacie ten oto plik, jest to patcher do wersji 1.06. Zaraz może wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Kiedy już odpali licencję, naciskacie tylko OK i patcher automatycznie znajduje wam grę i ją aktualizuje. Następnie kopujecie ten oto plik game.dat i wrzucacie go do folderu z zainstalowaną grą. Jak widzicie, jest to u mnie dysk C, program Files 86, Electronic Arts i Bitwa o Śródziemie 2. Wklejacie go zamiast tego oto. Gdy już wrzucicie pliczek tutaj, GameDad, odpalacie sobie grę czy stąd, czy z pulpitu, tam gdzie macie skrót. No i za pierwszym razem gra nie powinna wam się prawidłowo odpalić, ale wtedy przy pierwszym odpaleniu zrobi wam się taki mały, można powiedzieć, trik. Ale no tak, w start w wyszukiwarce wpisujecie %AWP data. Procent, już pewnie wiele osób to zna z instalacji Minecrafta i takich innych. Otwieracie moje pliki Bitwy o Śródziemie 2 i tworzycie. Tutaj macie tak jak pliki modyfikacyjne. Otwieracie, wklejacie te oto trzy gotowe, dwa foldery, jeden plik Maps i Save są puste, że pamiętam, ale Options INI jest pełny. Wklejacie go po to, żeby Windows 7 myślał, że Windows 7 myślał, że ta gra wcześniej już była uruchamiana na tym komputerze i żeby nie było żadnych problemów z rozdzielczością i odpaleniem gry. Jeżeli już wszystko zrobicie krok po kroku, tak samo jak jest wszystko opisane na moim chomiku, wszystko będzie zamieszczane, wszystkie linki do Daemon Tollsa, może jeszcze do różnych kluczy, będzie zamieszczone pod moim filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie pytania, piszcie do mnie na chomiku, piszcie do mnie na YouTubie,
postaram się jak najszybciej odpowiedzieć, więc łapka w górę, możecie subskrybować. Na razie, cześć.